Witam wszystkich, cześć, cześć. Dzisiaj, jak już po tytule można się domyślić, będzie o tym, jak zaczęła się moja przygoda z Aikido. Trwała i trwa do dziś, już od 7 lat chyba. 7? 2000, chwila. Tak, od 7 lat, 2009. No, 8 rok już mi leci. Się zaczął, kiedy mi się zaczął? 1 września mi się zaczął chyba jakoś, coś takiego. No i dobra, jak to się zaczęło? Po prostu któregoś dnia siedzę sobie przed kompem. Chyba, już nie pamiętam, dawno temu, nie? Siedzę sobie przed kompem i tata wraca z pracy bodajże i się mnie pyta, czy bym chciał trenować jakąś sztukę walki, nie? Bo ja generalnie to nie był mój pomysł, te sztuki walki, nie? Po prostu tata się pyta, czy chciałbym coś trenować i zaproponował może sztuki walki, nie? No wiem, no w sumie, czemu nie? Zawsze ten, lubiłem filmy, w których były jakieś sztuki walki, właśnie jakieś bijatyki czy coś takiego i stwierdziłem, no dobra, można spróbować, nie? Dlaczego nie? No i się pytam, potem powstał następny problem, jaką sztukę walki, nie? No i generalnie to było na tej zasadzie, że tata przejeżdżał, no i wracał z pracy, jechał tramwajem i był billboard. Aikido Warszawa, był billboard naszej sekcji i no cóż, powiedział, żeby zerknąć, nie? Może Aikido. Ja się pytam, ale która to sztuka walki? No mówię, że to co Steven Seagal pokazuje w swoich filmach, nie? No dobra, pooglądałem jakieś filmy z Seagalem, nie? Bo nie kojarzyłem za bardzo w ten czas, kto to jest. Pooglądałem jakieś filmy, powpisywałem na YouTube, jak to wygląda. W sumie spodobało mi się. I stwierdziłem, że pójdę na pierwszy trening. Bo wiadomo, pierwszy trening był za friko. Stwierdziłem, że pójdę zobaczyć, czy mi się to spodoba. I ja wtedy miałem chyba... O Boże, mam teraz 21, odjąć 7, 14 lat. 14 albo 13, te rejony. Bo już dokładnie daty nie pamiętam, kiedy zacząłem. Jakoś chyba wrzesień. No dobra, 14 lat załóżmy miałem. I ja poszedłem w ten czas na grupę dziecięcą, bo były dwie grupy, tak samo jak teraz. Były dzieci i dorośli. I założyłem, że trzeba iść na tą dziecięcą, tak? Bo nie miałem 18 lat, miałem, nie wiem, szczyl 13-14 lat. Dobra, to pójdę na dzieciaki, nie? Ja przychodzę na te dzieciaki, a tam dzieciaki po 10 lat, nie? Ale mówię, dobra, już jestem, to zostanę. I zostałem w tym pierwszym treningu. Nie miałem jakichś większych problemów z nauczeniem się pierwszych rzeczy, typu fikołek czy te pady wszystkie, bo tam w Aikido są. Stwierdziłem, że skoro mi to wychodzi, w sumie fajne są te dźwignie, bo tam było parę dźwigien, trener mi pokazał. I stwierdziłem, że zostanę. I potem już przyszedłem na trening dla grupy dorosłej. I tak chodzę już dzień w dzień, tyle lat. I bardzo mi się to podoba, bardzo mi się podoba filozofia Aikido, bardzo mi się podoba to, jak się w Aikido ćwiczy, bardzo mi się podoba to, jak w Aikido na treningach traktujemy drugą osobę, to jest naprawdę super. Ale o tym będzie inny film, o filozofii Aikido, o tym, jak wygląda trening, jak się zachowujemy, będzie zupełnie inny film, a ten w zasadzie już bym kończył, bo to taki, no w sumie nie ma co więcej mówić, po prostu poszedłem na trening, tata powiedział, idź spróbuj sobie, nie, mówię, poszedłem. Spodobało mi się i zostałem, więc w zasadzie nie ma o czym więcej dogadywać. Pewnie się spodziewaliście jakiejś historii, że kiedyś stałem w pierdziel na ulicy i stwierdziłem, dobra, trzeba zacząć trenować sztuki walki. No nie. Znaczy, byłem gnębiony w podstawówce, tego nie ukrywam, tak, ale nie wpłynęło to jakoś znacząco na moją psychikę. No ale też nie będę odbiegał od tematu. Wracając właśnie, zacząłem po prostu ćwiczyć i mi się spodobało i tak już ciągnę to 7-8, no 8 rok się zaczął. I nie zamierzam przestać, naprawdę ta sztuka walki cały czas mi się podoba i naprawdę po tych 8 latach, po tych 7 latach można jeszcze tak naprawdę się jest początkującym w zasadzie. Wiem, że to może troszeczkę odstrasza, albo się mogą ze mnie ludzie śmiać, że o 7 lat trenuję i gówno mówię. No w zasadzie ktoś, kto nie zna Aikido i nie trenował tego przez dosyć długi czas, to nie zrozumie o tym, o czym ja mówię, tak? Osoby, które ćwiczą sztuki walki inne, pewnie ogarną o co chodzi, bo u nich też, w innych sztukach walki też to jest, że żeby do czegoś dojść perfekcyjnie, no to trzeba ćwiczyć, poświęcić na to naprawdę dużo czasu, mieć wytrwałość, no i co? I cierpliwość, tak? No i w zasadzie to tyle na temat genezy od tego, jak zacząłem ćwiczyć Aikido, bo ja już zaczynam odbiegać od tematu głównego. W ogóle na kamerze moja koszulka jest pomarańczowa, a tu jest czerwona. No, no dobra. Boże, przepraszam, piłem kawę i mi się odbija. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten krótki film w zasadzie pewnie, nie wiem czy w 5 minut będzie trwał, krótki film w zasadzie powie wam, dlaczego zacząłem ćwiczyć Aikido, a w następnych filmach opowiem o Aikido dużo więcej.
i opowiem co i jak się z czym je. Nie będę pokazał na razie żadnych technik, nic, nie. Będę opowiem taką filozofię, teorię, to co ja lubię i tak dalej. Tymczasem, jeżeli ktoś jest zainteresowany treningiem, to w opisie podam link do naszej strony. Będzie można wejść, tam są wszystkie informacje, gdzie, kiedy i tak dalej. Także zapraszam serdecznie na nasze treningi, dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę w sumie już miłego wieczoru, bo jest wieczór, a ja się zbieram na trening. Heja!